razem z grupą G4 podsumowujemy sezon, podsumowujemy ten rajd. Jak pan ocenia tę właśnie część rajdu, którą zajęła się grupa G4, czyli rajd Forda Fiesty, jednocześnie to, co oni robią tutaj dookoła? Wiemy, że jest pan ekspertem w tej dziedzinie. No ekspert to może duży komplement i może trochę przesadzone. Niemniej jednak no, mam chyba jakieś rozeznanie, jeżeli chodzi o rajdy krajowe i zagraniczne. I muszę powiedzieć, że olbrzymi szacunek dla organizatora, dla firmy G4, bo naprawdę to, co zrobili w tym roku, przechodzi chyba oczekiwania wszystkich. Nikt wcześniej nie zrobił czegoś tak profesjonalnego, z takim anturażu, jaki oni tutaj stworzyli, więc dla mnie to jest po prostu absolutny top. Myślę, że i czas, i oczekiwania kibiców, samych zawodników i sponsorów, jak gdyby no, wszystkich nakłaniały do tego typu reprezentowania, tego typu poziomu. Teraz tylko, czy pozostałe teamy będą chciały nawiązać rywalizację i podnieść swój poziom, dorównać grupie G4? No, pięknie by było, gdyby znalazł się organizator, który jest w stanie zorganizować na przykład konkurencyjny puchar, tak? Czyli konkurencyjne samochody na przykład również w klasie R2. Które mogłyby konkurować z Fiestami jednocześnie w tak wspaniałej oprawie i tak profesjonalnie zorganizowane. To byłoby ideałem, ale ja myślę, że należy się cieszyć, że jest w ogóle ktoś, kto organizuje tu na tym poziomie, bo już sama otoczka zawodów, czyli i nagrody, i sposób, w jaki to było przeprowadzone, i przede wszystkim zainteresowanie ze strony zawodników, bo należy zwrócić uwagę, że zawodnicy, również ci utytułowani, byli zainteresowani, żeby w tym pucharze startować. Miejmy nadzieję, że jeżeli nawet nikt konkurencyjny nie stworzy innego pucharu, to że ten puchar będzie się rozwijał dalej i że za rok zobaczymy jeszcze więcej zawodników, jeszcze bardziej urozmaiconą stawkę. Tego na pewno życzymy grupie G4, tego na pewno życzymy kibicom, dla których tak naprawdę to wszystko jest robione.